Dzień dobry, pragnę was bardzo, ale to bardzo serdecznie powitać w kolejnym odcinku Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Ostatnio rozpoczęliśmy rozdział numer 2, czyli The Monstrous Turnabout, który cofnął nas nieco w czasie, o kilka miesięcy przed tym, jak doszło do rozdziału pierwszego, w którym doszło do podłożenia bomby w sali sądowej i morderstwa detektyw Arm. I tak jak w pierwszym rozdziale po raz pierwszy od bardzo dawna mieliśmy okazję zagrać jako Phoenix, który powrócił do sali sądowej i powrócił do swojej profesji, rozdział drugi po raz kolejny włożył nas tak naprawdę w perspektywę Apolla Justice, czyli protagonistę poprzedniej gry z głównej serii, ponieważ jest to rozdział, który toczy się najwcześniej chronologicznie w całej grze, więc to logiczne, że mielibyśmy grać jako protagonista gry poprzedniej. Wypadałoby wiedzieć, co się z nim stało po tym, jak poprzednia gra się skończyła. No i mniej więcej dalej on pracuje w agencji, dalej jest tam również Trucy Wright, którą również znamy z poprzedniej gry. I tak się składa, że podczas wycieczki do miejsca zwanego Doliną Dziewięciu Ogonów, doszło oczywiście do morderstwa, ponieważ zawsze musi dojść do morderstwa prędzej czy później w tej grze. I oczywiście my, jako, wiecie, bohaterski prawnik, zdecydowaliśmy się bronić miejscowego burmistrza, który jest, tak się składa, ojcem przyjaciółki Trucy, Jinxie Tenme. Zdecydowaliśmy się go bronić w sądzie. Mamy tu do czynienia z dosyć niezwykłą sprawą, ponieważ mamy tutaj dużo mistycyzmu, przesądów miejscowych mieszkańców, jeżeli chodzi o japońskie stwory yokai i wszystkie inne rzeczy. Apollo wspomniał, że dzisiejsza rozprawa prawdopodobnie będzie dosyć chaotyczna z tego powodu, ponieważ będzie jakoś trzeba to wszystko wytłumaczyć sędziemu i jakoś to ubrać tak, żeby, wiecie, wytłumaczyć to w najbardziej przyziemny sposób, ale jak można wytłumaczyć takie ponadnaturalne rzeczy w przyziemny sposób? Będzie ciężko, zwłaszcza, że mamy mieć do czynienia z mistrzem psychologii jako nowym prokuratorem, jako naszym nowym rywalem w tymże rozdziale. Miejscowy nowy detektyw, którego spotkaliśmy poprzednio, wspomniał nam, że będziemy mieli do czynienia ze skazańcem. Ze skazańcem, który obecnie odsiaduje wyrok w sądzie. Więc jeżeli mamy mieć do czynienia z takimi prokuratorami, to znaczy, że naprawdę w świecie Ace Attorney nie jest już dobrze. Widzieliśmy dużo skorumpowanych prawników i prokuratorów w tej grze. Głównie prokuratorów. Ale tak źle jeszcze nie było. Więc przekonamy się, z kim będziemy mieli do czynienia, kiedy kontynuujemy rozdział numer 2. A więc wczytujemy. I nie przedłużając, zaczynamy dokładnie od miejsca, w którym pozostawiliśmy naszą historię. Oczywiście zaczynamy tradycyjnie od lobby. Będzie trzeba troszkę, wiecie, podładować akumulatory przed tym, jak wkroczymy do sali sądowej. W porządku, Athena? Odkąd tutaj tylko weszliśmy, wyglądasz na mocno podminowaną. Po prostu jestem podekscytowana. To jest w końcu moja pierwsza prawdziwa rozprawa w sądzie. Tak, jest naprawdę podekscytowana. Ale wiem, czego potrzebuję. Athena! Nie słyszałeś różnicy między głosem wewnątrz pomieszczenia a zewnątrz? Próbuję po prostu ci pokazać najlepszy sposób, abyś pozbyła się stresu przed rozprawą. Poprzez straszenie mnie? Nie, uznaję, że że krzyczenie do siebie jest okej, bardzo głośno. Pomaga mi pozbyć się stresu. To część moich ćwiczeń strun ze stali i muszę je robić przed każdą rozprawą. Mam krzyczeć? Tutaj? Tak jest! Proszę, ja spróbuję pierwszy, a później możesz ty. Jestem Apollo Justice i jest okej! Okej, jestem Athena Sykes i jest okej! Sądzę, że to naprawdę działa. Pomyślałem, że tak może być. Dla mnie zawsze działa. Pewny mój stary przyjaciel ze szkoły i ja cały czas to sobie powtarzaliśmy. Rozumiem. A więc sprawdzona metoda, żeby troszkę oczyścić duszę. Podoba mi się. Hej, a może zakończymy tę próbę szybkim wyścigiem wokoło budynku sądowego? Chodzi tutaj o pozbycie się stresu, a nie o kompletne wykończenie. A co to za zamieszanie?
A, pan Wright! Tylko ćwiczymy nasze przepony. Hej! A o co chodzi z tym garniturem? O, to! Tak się składa, że po prostu myślałem o odzyskaniu swojej odznaki pierwnika, to tyle. To tyle? To świetne wieści! Ale czemu teraz? Mam przeczucie, że wkrótce będę znowu potrzebny w sali sądowej. Ale o tym będziemy mogli pogadać innym razem. To nie fair. Niektóre ciekawskie umysły chcą o tym wiedzieć. Ale wow! Tak przywykłem, że oglądam go w tych zwykłych ciuchach. W tym garniturze wygląda jak milion dolarów. Tak przy okazji, słyszeliście może o prokuratorze, który jest przypisany do tej sprawy? Tak. Podobno obecnie odsiaduje wyrok, ale przed tym był prokuratorem. Korzysta także z psychologii? Tak jest. Słyszałem plotki o tym, w jaki sposób pracował, zanim został skazany. Używając mocy sugestii, mógł zmusić nawet najbardziej upartych świadków i oskarżonych do przyznania się do winy. Psychologia w sali sądowej. Ostatnio często o tym słyszę. A więc on musi być całkiem strasznym gościem, biorąc pod uwagę, że obecnie odsiaduje wyrok i tak dalej. Tak powiadają. Mówił także, że cię potnie, jeżeli będziesz mówił zbyt dużo. Wiedziałem, że będą z nim związane złe wieści. To jest prawdopodobnie nic więcej jak tylko hiperbola, albo mam przynajmniej taką nadzieję dla twojego dobra. Chwilka. A więc to prawda, czy nie? Myślisz, że ci powiem? Powiedzmy po prostu, że powinieneś być ostrożnym i dobierać swoje słowa uważnie. To jest, jeżeli wciąż chcesz mieć głowę na karku. Yikes! Lepiej również, żebym stonował swoje struny ze stali. A więc, jesteście gotowi? Być może dobrym pomysłem będzie sprawdzenie zapisów sądowych, zanim wkroczycie na ring. Jasne, panie Wright. Ale będzie okej! Ja będę wszystkiego doglądał z galerii. Powodzenia! Dziękuję! Okej, zróbmy to! Szanse na to, że może nam się udać, są niedorzecznie niskie, ale to jest nic nowego. Wierzyć w naszego klienta, szukać prawdy. To wszystko, co możemy robić. Proszę się trzymać, burmistrzu Temma. Oto nadchodzi Justice. Tak, zazwyczaj kiedy oskarżeni w tej serii mówią: och, zostanę skazany, to już koniec, nie można już z tym nic zrobić. Przerażające jest, jak często są bardzo blisko prawdy. My zawsze wygrywamy tak ledwo. Nie wiemy przez większość czasu, co my w ogóle robimy. Ale oczywiście my tego im nie powiemy, no bo zmarliby na zawały. Trzymamy się pierwszej zasady prawnika. W porządku, więc znajome miejsce, znajomy sędzia, pytanie tylko, jaki będzie nasz przeciwnik. Sąd rozpoczyna rozprawę Damiana Temme. Apollo Justice, główny obrońca, jest gotowy, wysoki sądzie. Poznałbym ten donośny głos wszędzie. Tak podbudowany jak zawsze, he, panie Justice? Ale kim jest młoda dama obok pana? Nazywam się Athena Sykes. Jestem asystentką pana Justice, świeżo po szkole. No proszę, pani też jest żywiołowa, he? Znakomicie! Sprawia to, jakbym się czuł znowu młody. A teraz prokuratura. Wygląda na to, że prokuratura nie jest jeszcze gotowa. Proszę się nie obawiać, ja wszystko wytłumaczę. To jest tylko drobna komplikacja, jeżeli chodzi o procedurę, wysoki sądzie. Prokurator, który jest przypisany do tej sprawy, jest obecnie eskortowany z więzienia. Więzienia? O tak, oczywiście. Już prawie zapomniałem, że on obecnie odsiaduje swój wyrok. Yup, prosecutor Blackwell's an inmate. Tylko nie musiałem oglądać. But even a convicted murderer still got a job to do and duties to perform. Thank you.
Kim jest ten gość odwrócony do nas plecami? To on. Jestem tego pewna. Prokurator Blackwell. Czy prokuratura jest gotowa? Wystarczy, papaliny. Zacznijmy to w końcu. O! Oczywiście, proszę mi wybaczyć! Dlaczego wszyscy ludzie powiązani z tą sprawą są tak straszni? Dobrze zatem, prokuratorze Blackwell. Pana oświadczenie na wstęp, jeżeli pan może. A! O co chodzi? Czy musimy tak marnować nasz czas? Wszystko jest zapisane w papierach. Oświadczenie na wstęp jest bezcelowe. Bezcelowe? O, a cóż. Wygląda na to, że kot, lub w tym przypadku sędzia, musiał ugryźć się w język. Ale potrzebujemy oświadczenia na wstęp, żeby podsumować obecną sprawę. A więc, bezwłosy sądzie, jeżeli jest to tak istotne, dlaczego ty tego nie zrobisz? Kto? Ja? Istnieje określenie na ludzi, którzy żądają cały czas głupich, bezużytecznych rzeczy, a później decydują, że już ich nie potrzebują, kiedy je otrzymają. Samolubni starzy głupcy. Ha? Chwilka, czy to było oświadczenie na wstęp prokuratury? Starzy głupcy, takie jak ty, jesteście plagą wśród młodych. Żal mi twoich biednych wnucząt, albo być może prawnucząt. Przez te wszystkie lata myślałem, że oświadczenie na wstęp to była robota prokuratury. Ale przypuszczam, że mógłbym spróbować. Po tych wszystkich latach to może być całkiem miła odmiana. Co? On naprawdę dał się na to nabrać? To musi być ta siła sugestii, o której mówił wcześniej pan Wright. A więc oświadczenie na wstęp. Ha. Zobaczmy. Ofiarą był Rex Cuby, radny Doliny Dziewięciu Ogonów. I oskarżony Damian Tenma, burmistrz sąsiedniego miasta Tenma, jest o to oskarżony. I dlaczego, powiedz nam, został on aresztowany? Jego odciski palców były na narzędziu zbrodni. Do tego miał również motyw. Eliminację największej przeszkody, która prowadziła do połączenia obu tych miejsc. Miejscowy woźny oraz sekretarz, inni potencjalni podejrzani, mają alibi. A jego córka, która była także w pobliżu, kiedy doszło do incydentu, nie ma także motywu. A więc w pigułce. Muszę powiedzieć, że oskarżenia przeciwko naszemu oskarżonemu są niepodważalne. Brawo, bezwłosy sądzie. Twoje lata doświadczenia lśnią tak mocno, jak twoja głowa. Pan takie pochwały zaprowadzał pana wszędzie. On gra w Szymon Mówi z sędzią. A więc lecimy już dalej. Wysłuchajmy więc od naszego pierwszego świadka na dziś, detektywa Fulbrighta. Panie świadku, proszę przedstawić swoje imię, nazwisko i zawód. Jestem detektywem przypisanym do tej sprawy, Bobby Fulbright! O, i będę także uważał na starego Blackwella. Także słyszałem, że będzie pan nam pomagał, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Wygląda na to, że ktoś mnie tutaj poważnie nie docenia. Chwilka. Kto chroni tutaj kogo od czego? Wciąż jednak naprawdę wierzę, że ktoś może... że każdy może obrócić swoje życie. Fulbright. Zachowaj swoje kazania na pogrzeby. Przejdź do swoich zeznań. To o to właśnie chodzi. Sprawiedliwość musi być szybka i sprawiedliwa. Widzę to w twoich oczach. Istnieje nadzieja dla twojej rehabilitacji i powrotu do społeczeństwa. Nigdy nie poddam się ku temu celu. Prokurator Blackwell chyba nie może przestraszyć detektywa Fulbrighta. Cóż, wiesz jak powiadają, ignorancja jest największym błogosławieństwem. O, a więc to dlatego to właśnie detektyw Fulbright został przypisany do Blackwella. Jest po prostu zbyt nieogarnięty, żeby się zorientować.
A teraz, wysłuchajmy pana pierwszych zeznań, detektywie Fulbright. Już się robi! Ale najpierw chciałbym powiedzieć o obronie, że sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Śmiem wątpić. Ale zobaczymy. Radny QB został zamordowany włócznią, która była wtedy na ścianie. Odciski palców oskarżonego na miana Temmy zostały znalezione na narzędziu zbrodni. O tamtej godzinie radny QB był nieprzytomny z powodu środka nasennego, który nieświadomie zażył. Burmistrz Temma zaatakował swoją bezbronną ofiarę, dźgnąc go jak ludzki shish kebab. Ale nagły ból obudził ofiarę, która chwyciła statuetkę i uderzyła napastnika. Ranny QB został odurzony środkiem nasennym? Tak jest! Oskarżony bał się, ponieważ radny był zawodowym zapaśnikiem. A więc podał mu środek nasenny, aby się upewnić, że będzie nieprzytomny i bezbronny. Oto jest raport sekcji zwłok, który to udowadnia. Dobrze zatem. Raport sekcji zwłok dodany. I ofiara zdołała zaatakować swojego napastnika pomimo tego, że została przybita włócznią? To brzmi prawie jak ponadnaturalne. Czy to jest w ogóle możliwe? Cóż, to był były zapaśnik. Ta włócznia prawdopodobnie była dla niego niczym więcej jak tylko ukąszeniem komara. Nie tak szybko! Nie próbuj wszystkiego usprawiedliwiać tylko samym faktem, że był zawodowym zapaśnikiem. Czy naprawdę sądzi pan, że uwierzymy, że był w stanie walczyć po tym, jak został przybity włócznią? Jak widzę, nigdy nie słyszałeś o niesamowitych rzeczach, które mogą lubić ludzie, którzy są zapędzani w kozi róg, prawda? Jak samuraj sprzed wielu lat, zapaśnicy mogą przeżyć niesamowity ból. To one po prostu czynią ich zmysły ostrzejszymi. Rozmawiałem kiedyś o tym z byłym zapaśnikiem, którego spotkałem w celi. No nie wiem. Dla mnie to wciąż brzmi jak dosyć daleki strzał. Czyżby? A być może wolisz, żebym przetestował tę teorię na moim ostrzu? Ja się na to nie pisałem. I w ten sposób darowano ci życie. Na razie. Proszę, niech te kajdany będą zrobione z tytanu. I nie chcę umierać. Moje śledztwa są tak bezbłędne, jak kamizelka kuloodporna, albo nie nazywam się Fulbright. Wypiszę się natychmiast z sił policyjnych, jeżeli kiedyś aresztuję kogoś bezpodstawnie. Odciski palców oskarżonego były na narzędziu zbrodni i jest jedyną osobą, która nie ma alibi. To są decydujące dowody. Nie zgodziłbyś się bez włosy, sądzie? Oskarżony wygląda na coraz bardziej winną osobę z każdą minutą. Sędzia już zamierza ogłosić werdykt winności, a rozprawa dopiero się zaczęła. Co więcej, wokoło okolicy krąży dosyć ciekawa plotka. Powiada się, że burmistrz chce połączyć oba miejsca, aby wypuścić ten Metaro ze swojego więzienia. Prawdę powiedziawszy, nie widzę żadnego powodu, żebyśmy się interesowali takimi bajeczkami. Być może jest kompletnym wariatem i naprawdę chce wypuścić wymyślonego demona. Tak czy siak. Jest kompletnie szalony i kompletnie zdolny do zamordowania radnego. Ten burmistrz wygląda na dziwnego. Słyszałem, że kiedyś poszedł do punktu oddania krwi, ale nie chciał krwi oddać, tylko ją wziąć. Cisza! Żadnych plotek w moim sądzie! Bezwłosy sądzie? Proszę rzucić okiem na te talizmany, które znajdują się na jego czaszce. Słyszałem, że mają go chronić od opętania przez demona Tenmetaro. A jednak... Być może on już jest pod wpływem demona. Patrzcie wszyscy! Lunatyk, który może na was skoczyć w każdej chwili! Plotki i wygląd burmistrza Temmy nie mają żadnego związku z tą sprawą. Poza tym, te talizmany na jego głowie, to...
to jest tylko taka miejscowa moda. Chyba. Jak o tym pomyśleć? Takie rzeczy nie mają związku z tą sprawą, prawda? Proszę, aby prokuratora powstrzymała się od niszczenia reputacji naszego klienta. O, czy za groźna dziewczynka tutaj przede mną stoi? Uff, dzięki za pomoc, Atina. Ostrożnie, Apollo! Przez niego już sędzia tańczy, jak mu zagra. Siła sugestii jest tylko jedną bronią w arsenale Simona Blackwella. On próbuje zmanipulować wrażeniami wszystkich tutaj obecnych, aby dopasować to do swoich celów. Ten gość naprawdę jest złymi wieściami. W każdym razie, wygląda na to, że ofiara zdołała się bronić, pomimo tego, że została przebita. Jaka broń została wykorzystana przeciwko napastnikowi? Ta właśnie statuetka! Wygląda na statuetkę dwóch dziwnych kreatur, które ze sobą walczą. Dwa yokai, żeby być dokładnym. Po jednej stronie jest dziewięcioogonowy lis, po drugiej ten Mataro. Dosyć interesujące, jeżeli o tym pomyślimy. To tak jakby ta właśnie sprawa została odtworzona w sztuce. Ciekawy zbieg okoliczności, albo może to nie był zbieg okoliczności. Panie Justice, może pan kontynuować swoje przesłuchanie. Okej. Po tej małej dygresji jesteśmy gotowi na pierwsze przesłuchania tej rozprawy, które możemy zakończyć stosunkowo szybko, ponieważ kryje się tutaj sprzeczność. Piąte stanowisko, jeżeli się nie mylę. Bo jeszcze tego nie widzę. Nagły ból obudził ofiarę, która chwyciła statuetkę i go uderzyła. Okej, niby spoko. Zobaczmy na tę statuetkę. Mamy tutaj informację, że żadne odciski palców nie zostały na niej znalezione. Jednakże, jeżeli spojrzymy na zdjęcie miejsca zbrodni, będziemy mogli zobaczyć, że radny Kyubi nie miał żadnych rękawiczek na sobie, a więc jeżeli naprawdę chwyciłby tę statuetkę ręką, powinny zostać na niej odciski palców. A więc mamy tutaj jasną sprzeczność faktów. Zaprezentujmy statuetkę bez odcisku palców, aby zobaczyć, co detektyw Fulbright będzie miał do powiedzenia na ten temat. Tak więc, objection! Czy ranny naprawdę uderzył burmistrza? Co? Kwestionujesz mój zmysł sprawiedliwości? Twój tak zwany zmysł sprawiedliwości musi najpierw znaleźć dwie nogi, na których mógłby stać. Uznaje pan, że radny uderzył burmistrza po tym, jak ten przebił go włócznią. Ale statuetka, której miał użyć, tworzy nam gigantyczną lukę w twojej teorii. Wygląda na to, że obrona ma jakiś kontrargument. Dobrze zatem, wysłuchajmy, co obrona myśli, że jest dziwnego co do teorii detektywa. I mamy trzy opcje do wyboru. Kyubi walczył bez uzbrojenia, nie ma żadnych odcisków palców, statuetka nie jest uszkodzona. I oczywiście, jak wspomniałem, to właśnie opcja druga na temat odcisków palców jest najbardziej istotnym faktem. Na tej statuetce, która ma być niezwykle istotnym dowodem, nie ma żadnych odcisków palców. A jeżeli popatrzymy na zdjęcie miejsca zbrodni, będziemy mogli zauważyć, że Rady nie nosi żadnych rękawiczek. Tak, sądzę, że nie ma żadnych rękawiczek na rękach. Jeżeli dotknąłby statuę swoimi gołymi rękoma, powinien pozostawić na niej odciski palców. Detektywie Fulbright, wziął pan to pod uwagę podczas swojego śledztwa, prawda? Aaaa! To nie może się dziać! Czy aresztowałem niewłaściwą osobę? Udało ci się, Apollo! Udało ci się zrzucić detektywa Fulbrighta z jego konia! Cóż, to tylko jeden punkt dla nas póki co. Jak myślisz, kto mógł uderzyć burmistrza, jeżeli to nie był naczelnik? Cóż, jeżeli to nie był radny, nie wiem czemu przekręcam to słowo, to oznacza, że ktoś inny musiał uderzyć burmistrza. Masz na myśli, że była gdzieś trzecia osoba w lisiej komnacie? Dokładnie tak. I to może być ta wielka przerwa, której poszukiwaliśmy. Wygląda na to, że w argumencie prokuratury znajduje się luka. Prokuratorze Blackwell, czy chciałby pan odpowiedzieć na przypuszczenia obrony?
Jeżeli odrzucasz moje argumenty, to możesz przynajmniej patrzeć mi prosto w twarz. Twój umysł jest jak tępy, jak nienaostrzony miecz, Justice Dono. Justice Dono? Oglądał zbyt dużo filmów o samurajach. Potrzeba będzie dużo więcej niż tego, żeby pociąć Simona Blackwilla. Szczeniek taki jak ty nie ma szans z moimi umiejętnościami walki. To jest rozprawa, nie pojedynek na miecze, prokuratorze Blackwill. Istnieje perfekcyjne wytłumaczenie dla braku odcisków palców na statuetce. Być może przypominasz sobie ten kawałek materiału umazany krwią znaleziony na miejscu zbrodni. Cóż, tak się składa, że krew należy do burmistrza. A więc, do czego pan zmierza? Ostrz swój umysł, chłopcze. Dlaczego znajdowała się krew na tym materiale? Rozwiąż tą zagadkę, a będziesz widział, że luka, którą myślałeś, że znalazłeś, to jest tylko iluzja. Teraz zobaczmy. W jaki sposób ten materiał został wykorzystany? Czy został wykorzystany, żeby... Ja bym nie odpowiadał na to pytanie, ponieważ jeżeli odpowiemy na to pytanie, to pomożemy prokuraturze i zrujnujemy swój własny argument. Ale musimy to zrobić. Mamy trzy opcje do wyboru. Został wykorzystany przez Cubiego jako nakrycie głowy, co jest lekkim bezsensem, po co miałby to robić. Żeby wymazać krew, żeby owinąć statuetkę. Statuetka nie wygląda, jakby krew została wymazywana przez kogoś. Więc ta opcja raczej odpada. Poza tym, jeżeli krew została wymazana, no to odciski palców też jakoś może by się na niej ostały, nie wiem. Niekoniecznie, ale w każdym razie ta opcja też odpada. Prawidłową opcją jest opcja numer 3, aby owinąć statuetkę. Jeżeli statuetka była owinięta tym materiałem, zanim radny użyłby jej, żeby uderzyć burmistrza, no to wtedy nie pozostawiono by na niej żadnych odcisków palców. Natomiast ta duża ilość krwi, która mogła przesiąknąć przez materiał, wylądowała później na statuetce i dlatego ta statuetka jest właśnie w takim stanie, jakim możemy ją użyć tutaj. Więc prawidłową opcją jest opcja numer 3. Być może radny owinął statuetkę tym materiałem. Pokrótce, nie dotykał statuetki dokładnie swoimi gołymi rękoma, kiedy używał jej, żeby uderzyć z powrotem burmistrza. A! Dokładnie. Brawo, chłopcze. Ha, to nic takiego. Apollo, nie pozwól mu się też manipulować. Właśnie zamknąłeś lukę dla prokuratury. Tak? Tak. Jasne. A więc statuetka umazana krwią nie pozostawiałaby odcisków palców. Ale to także udowadnia, że nie istnieje teraz żadna luka w naszej teorii na temat tego, że radny mógł zaatakować. Ups. Aaaa! Brawo! Uprzedzałem! Teraz widzisz, jak tępy jest twój umysł? Upewnij się, że następnym razem go naostrzę. Pewien szczególnie straszny kolega z celi powiedział mi kiedyś, że zawsze doglądał swoich ostrzy, zanim udawał się do pracy. Niczym samuraje sprzed wieków. Samuraje? Dla mnie to brzmi jak jakiś szalony maniak. Właściwie pracował wtedy w więziennej kuchni. Chwilka, a więc jego kolegą z celi był morderczy szef kuchni z więzienia? Wygląda na to, że ofiara i jej zabójca byli jedynymi osobami, które się tam znajdowały. Byłem przyczepiony do tej sprzeczności. Co teraz? Apollo, właśnie coś mi przyszło na myśl. Jeżeli nie znaleźli niczyich odcisków palców na statuetce, być może ktoś inny niż naczelnik uderzył tą statuetką burmistrza. Czemu ja na to nie wpadłem? Każdy mógłby nie pozostawić tam swoich odcisków palców. A więc powiedzcie nam, kto mógłby uderzyć burmistrza tą statuetką? Proszę, oświeć nas swoją mądrością, młoda panienko.
istnieje tylko jedna odpowiedź. Prawdziwy zabójca! A więc udowodnij istnienie tego prawdziwego zabójcy. Jaki dowód macie? O, dam ci dowód, ażebyś wiedział! Athena, czy jesteś pewna co do tego? Aby pożyczyć twoje słowa, Apollo, jest okej! Rzuć okiem na to. Czarne pióra i ślady, pochodzące prawdopodobnie od Yokai, zostały znalezione na miejscu zbrodni. Sądzę, że pochodzą one od trzeciej osoby, która mogła uderzyć burmistrza statuetką. Czy obrona naprawdę sugeruje, że jakiś potwór miałby zabić radnego? Dokładnie to właśnie sugeruje. Nie, Athena! Właśnie zrujnowałaś tą małą cząstkę wiarygodności, którą przy sobie mieliśmy. A! Przepraszam, przepraszam! Chyba za bardzo wybiegłem naprzód. Panie Justice, naprawdę nie mamy czasu, żeby zmagać się z sprzecznościami pomiędzy dwójką prawników po stronie obrony. Przepraszam, wysoki sądzie. Chodzi o to, że ta młoda jest po prostu... młoda. Auć. Ale jesteś nieuprzejmy! Zgłoszę wszystko dla pana Wrighta! A więc, sąd ma uwierzyć, że pióra i ślady pochodzą od yokai, tak jak pan to określił? Nie, wysoki sądzie. Sądzę, że to jest tylko fabrykacja. Prawdziwy zabójca chciałby, żebyśmy uwierzyli, że jakiś potwór mógłby zamordować rannego. Interesujące. I po co zabójca miałby to robić? Czemu w rzeczy samej? Panie Justice, wygląda pan na tak zielonego jak pani partner. Jak pana partner? Auć! Tego akurat nie zgłoszę dla pana Wrighta. Hej, Fulbright. Wyjaśnij bezwłosemu sądowi to, czego nie dostrzegają ci smarkacze. Wiesz, kto i dlaczego stoi za tymi śladami oraz piórami. Co? Można myśli, że naprawdę możesz to wszystko wytłumaczyć? Nasze śledcze umiejętności nie mają sobie równych. Zaczynam myśleć, że wybrałem po prostu złą profesję. A więc dobrze. Wysłuchajmy na temat tych piór yokai oraz śladów. Okej. Drugie zeznanie od Fulbrighta. Wow, szybko przeleciało. Ta cała sprawa krąży wokół próby jednego człowieka, aby zmierzyć opozycję do połączenia obu miast. Burmistrz Temma spanikował, kiedy niesamowite dziewięć ogonów zaczęło gromadzić wokół siebie protestujących. A więc podbudował lęki miejscowych mieszkańców poprzez sfabrykowanie potwora. Te dziwne pióra i ślady, które ze sobą pozostawił, miały sprawić, jakby to yokai był odpowiedzialny za morderstwo. Te pióra i ślady miały podbudować lęki miejscowych mieszkańców? Absolutnie! Wiedział dokładnie, w jaki sposób żerować na ich przesądnych umysłach. Te pióra tylko potwierdzały pomysł, jakby to demon miałby być odpowiedzialny za zgładzenie radnego. Przeklęty demon Tenma Taro. Tenma kto? Tenma Taro, legendarny demon, który miał być rzekomo zamknięty w wiosce w zakazanej komnacie. Od młodego wieku miejscowych mieszkańców uczy się bać tego wielkiego, pierzastego demona. I w ten oto sposób zostali oni oślepieni na inne, bardziej racjonalne wytłumaczenia. Chwileczkę. Zanim pozwolimy, żeby nasza wyobraźnia przejęła nad nami kontrolę, czy nie ma kogoś jeszcze, kto mógłby być uznany za podejrzanego? Panie Justice, proszę się wytłumaczyć. W dniu incydentu doszło do specjalnego wydarzenia w siedzibie Kyubik. Jako część tego wydarzenia istniał tam ktoś, kto był przebrany jako Tenma Taro. Oczywiście ta osoba jest dużo bardziej prawdopodobnym podejrzaniem niż jakiś legendarny demon. Tempaku, teraz tańczysz tak, jak ci zagrał zabójca. Co? Posłuchaj. Pióra i ślady to są tylko mylne ślady.
Mieszkańcy wioski wierzą, że morderstwo jest dziełem Tenmy Taro. Jednakże policja wierzy, że osoba w przebraniu Tenmy Taro jest zabójcą. A! Oskarżony po prostu chciał nas skołować, aby odrzucić od siebie podejrzenie. Jednakże został ogłuszony przez rodnego. I w związku z tym nasz nie do końca racjonalnie myślący burmistrz został przełapany na gorącym uczynku na miejscu zbrodni. Czy naprawdę sądzi pan, że burmistrz Tembo miałby robić coś tak głupiego? Dowody mówią same za siebie. Fulbright? Jasne. To była ostatnia próba ze strony burmistrza, aby powstrzymać opozycję, zanim wszystko trafiłby jasny szlak. Niesamowite dziewięć ogonów podbudowało szaleństwo wokoło yokai i protesty przeciwko połączeniu miast. Do tego jest on jednym z najbardziej znanych zapaśników i ulubieńcem miejscowych mieszkańców. I to dlatego burmistrz spanikował i zaczął krocić ścieżką niesprawiedliwości. Ale czy ludzie z Doliny Dziewięciu Ogonów naprawdę sądzą, że yokai stoi za tym wszystkim? Widzi się tam yokai niemalże codziennie, a więc nie byłbym zaskoczony, żeby tak było. Muszę przyznać, że to jest zbrodnia, która żeruje na niewinnych, podatnych umysłach. Dokładnie tak. Pewien więzień, który dobrze władał językiem, powiedział mi kiedyś te słowa. Serca tych, którzy są niewinni, są najłatwiejszą zdobyczą. Co pan powie? Czy ten więzień był jakimś kuglarzem? Nie. Został on wrobiony w morderstwo swojej ukochanej. Nawet mi było szkoda tego biedaka. Chwilka, a więc on nie był myśliwym, tylko raczej zwierzyną? Tak, cóż. A teraz, obrona może rozpocząć swoje przesłuchanie. To była bardzo, bardzo długa dygresja, ale... No, możemy w końcu zacząć. Okej, te zeznania nie są tak bezpośrednio sprzeczne z zapisami sądowymi, które przy sobie obecnie mamy. Musimy przeskoczyć na sam koniec. Te dziwne pióra i ślady, które za sobą położył, miały sprawić, jakby to yokai wyglądał na zabójcę. Ale to się nie dodaje. Jeżeli to, co mówi pan, jest prawdą, dlaczego miałby dokładać morderstwo na czele tego wszystkiego? O czym ty mówisz? Uznaje pan, że nasz klient umieścił dowody yokai, aby wystraszyć mieszkańców. A więc dlaczego się nie miałby tam zatrzymywać? Po co aż mordować rannego Kyubi? Bardzo słuszna uwaga. Prawda? A więc Wysoki Sąd zgadza się, że nie było żadnego powodu, żeby popełniać morderstwo, zgadza się? Być może zabójstwo było wynikiem splotu wydarzeń. A więc mówi pan, że to nie było morderstwo z premedytacją? Na początku nie miałem zamiaru słuchać twojej poplaniny. Jednakże, faktem jest, że burmistrz dokonał przerażającego odkrycia. Przerażającego odkrycia? Dlaczego mi się nie podoba dźwięk tych słów? Sekretna tożsamość rannego Kyubi. Apollo? Chyba prokurator Blackwell już rozpracował sekretną tożsamość naczelnika, radnego. Powiedzmy, że to jest jedna i ta sama osoba. Ale nawet jeżeli tak by się stało, dlaczego miałby to być motyw dla burmistrza, żeby popełniać morderstwo? Nie jest dobrze. Ten oto kawałek futra został odkryty na miejscu zbrodni. Pochodzi on z maski noszonej przez niesamowite dziewięć ogonów. A więc możemy uznać, że ta maska była na miejscu zbrodni. Ojejku, a dlaczego miałaby się tam znajdować? Ofiara była byłym zapaśnikiem i członkiem ruchu przeciwko połączeniu miast. Czy muszę mówić więcej? Cóż, czy to naprawdę możliwe? Widzę, że bezwłosy sąd również trzyma głowę na karku.
nasze ofiary, Rex Kyuubi, to było niesamowite 9 ogonów. I odkrycie tego faktu przez burmistrza było jego motywem, aby zabić. Nie! Ależ przekręcił ten fakt na swoją korzyść. Na początku poprzedniego dnia myślałem, że my będziemy mogli to jakoś wykorzystać, a tu proszę. Cisza! Cisza! Cóż za szokujące odkrycie. Motyw czystszy niż kryształ. Co teraz zrobimy, Apollo? Nie sądziłem, że powiązaliby sekretną tożsamość radnego z motywem burmistrza, żeby zabić. W końcu docieramy do mojego właściwego punktu. Dlaczego radny musiał tworzyć sekretną tożsamość? Czy to was nie interesuje? Bezwłosy sądzie? Przyznaję, że tak. To jest dziwne, że miałby tworzyć tą inną personę. Tylko żeby w sekrecie uczestniczyć w ruchu przeciwko połączeniu miast. Bardzo słuszna uwaga, bezwłosy sądzie. Jasne! A teraz rzućcie okiem na to. Jeżeli cenisz życie swojej najbliższej osoby, połączysz Dolinę Dziewięciu Ogonów z miastem Tenma. Ten list od szantażysty został znaleziony w kieszeni radnego Kyuubi. Co? Obecnie żona radnego znajduje się w szpitalu. I ten list jest jasnym dowodem, że burmistrz szantażował go poprzez zagrożenie na jej życie. Chwilka, a czy list od szantażysty wysłany do burmistrza Temmy nie zniknął tuż po tym, jak radny został zamordowany? Sądzisz, że zabójca mógł zabrać list od burmistrza po morderstwie i umieścić go w kieszeni naczelnika? To jest możliwe, ale nie mamy żadnego dowodu, który może to potwierdzić. Pogadajmy o płynięciu wzdłuż rwącego strumienia bez żadnych wioseł. Cóż, przynajmniej znaleźliśmy list, o którym mówił burmistrz. Burmistrzowi Temma udałoby się uciec ze wszystkim na sucho, gdyby tylko zbiegł z miejsca po podłożeniu dowodów yokai. Ale został ogłuszony poprzez swoją nagłą decyzję, żeby zabić niesamowite 9 ogonów. A więc to kontratak niesamowitych 9 ogonów sprawił, że wiemy o tym przestępstwie. Chwilka, moment. Fulbright uznaje, że burmistrz zabił radnego po tym, jak umieścił dowody yokai. I że burmistrz został ogłuszony tuż po tym? Detektywie Fulbright, proszę dodać swoje ostatnie słowa do pańskich zeznań. Burmistrz Temma zamordował śpiącego radnego po tym, jak umieścił pióra oraz ślady. Jednakże to jest dokładna sprzeczność, jeżeli chodzi o fakty. Raz jeszcze spójrzmy na zdjęcie miejsca zbrodni. Jak możecie zobaczyć, te pióra leżą na polu krwi. W dodatku mamy tutaj te krwiste ślady, które musiały zostać zrobione po tym, jak naczelnik został zamordowany, ponieważ burmistrz potrzebowałby, wiecie, pola krwi, żeby pozostawić te krwiste ślady. Przecież to logiczne. Pióra również nie są ubezgrane krwią i leżą na tym polu krwi, więc to sugeruje, że najpierw naczelnik został zamordowany, pojawiło się na ziemi to morze krwi, i dopiero wtedy te pióra oraz ślady mogły zostać pozostawione. A to jest dokładna odwrotność tego, co próbuje nam teraz mówić Fulbright. Tak więc, prezentujemy zdjęcie miejsca zbrodni. Objection! Detektywie Fulbright, pański zmysł sprawiedliwości jest dokładnie wszystkim poza sprawiedliwym. A cóż to? Śmiesz znowu kwestionować moją sprawiedliwość? Tak. I zamierzam to udowodnić. Proszę rzucić okiem na to zdjęcie. To jest zdjęcie miejsca zbrodni. I co to ma niby udowadniać? To udowadnia, kiedy zostały podłożone pióra oraz ślady. Ale już ci powiedziałem! Zostały umieszczone przed morderstwem! Oskarżony umieścił dowody yokai, a później został ogłuszony podczas zabijania swojej ofiary! Ale to by było niemożliwe. Jeżeli spojrzycie na to miejsce, staje się jasnym, kiedy zostały podłożone pióra oraz ślady. No i jak mówię, trzeba pokazać mniej więcej w ten punkcik na pióra, na ślady, które musiały zostać pozostawione po tym, jak powstało morze krwi. Czy nie wskazuje nam pan po prostu na pióra, yokai oraz ślady, panie Justice?
Widzicie, w jaki sposób pióra znajdują się na polu krwi, a ślady są zrobione tą właśnie krwią? W innych słowach, dowody yokai mogły zostać umieszczone dopiero po tym, jak doszło do morderstwa. A więc burmistrz musiał ułożyć te dowody po zabiciu naczelnika. Ale sam pan nam to powiedział. Burmistrz został wcześniej ogłuszony. A więc nie byłoby czasu, żeby mógł umieścić jakiekolwiek dowody. A więc... Na miejscu zbrodni musiał znajdować się ktoś więcej poza burmistrzem oraz radnym. Aaaa! Musi być tu jakiś błąd! Cisza! Cisza! Gdzie jest twój dowód? Nie możesz mieć żadnego dowodu, prawda? Dowód? O, mam dowód. Tak naprawdę, mam zeznanie naocznego świadka. Naprawdę? Ale jak? Czy mój zmysł sprawiedliwości naprawdę był niewystarczający? Wow, naprawdę wziął to do siebie. Panie Justice. Cóż to ze zeznania świadka, o którym pan mówi? Mam to tutaj, Wysoki Sądzie. Są te zeznania córki pana Tenme. Ten świadek, Jinxie Tenma, widziała yokai w holu po tym, jak wpadła na miejsce zbrodni. To był demon Tenma Taro. On jest źródłem tych piór oraz śladów! Czy ktoś może coś powiedzieć? Obrona ma się natychmiast wytłumaczyć. Ty śmiesz drwić z tego sądu i samej sprawiedliwości? Nie powinno cię tutaj być, chłopcze! Bezwłosy sądzie, wygląda na to, że nasz obrońca tutaj zaczyna być zmęczony i mieć jakieś halucynacje. Apollo! Wymyśl coś, zanim oni nas tutaj zamkną! A jak myślisz, co próbuje robić? Zanim zdecydujecie, czy powinienem tutaj stać, czy nie, proszę, wysłuchajcie mnie. Dobrze zatem, panie Justice, zamieniam się w słuch. Ale lepiej, żeby się pan dobrze wytłumaczył. Cóż to za yokai, o którym pan mówił? Wszystko znajduje się w tym stanowisku. Jinxie Tenma uznaje, że widziała Tenma Taro. Po tym, jak odkryła miejsce zbrodni i zadzwoniła na policję, wyszła za róg w holu. To było mniej więcej w tym miejscu. Tutaj widziała Tenma Taro, kiedy uciekał w kierunku przedsionka. Obrona uznaje, że ktokolwiek był przebrany za tego potwora. To jest osoba, która pozostawiała za sobą ślady oraz pióra. Nieważne, czy tego chciała, czy nie. Co?! Jak to niesamowicie niesprawiedliwe! Czemu ja o tym nie usłyszałem?! Obrona właśnie udowodniła, że był ktoś jeszcze. A więc to nie burmistrz? Czy to była tylko wystawka? Ten prokurator jest skazańcem? Apollo! Wszystko zaczyna się układać po naszej myśli. Dobrze. Lepiej, żeby tak pozostało. Było fajnie, dopóki trwało. Nie zdajesz sobie sprawy, że pomimo tego, iż jesteś w środku potyczki, twój miecz jest uszkodzony. Mój miecz? Nie sądziłem, że mam jakieś, które mogę uszkodzić. Czy implikujesz, że jest jakiś problem z moim przypuszczeniem? Pomyśl o tym. Jeżeli ten osobnik przebrany za yokai naprawdę uciekałby w kierunku przedsionka, ten głupek i laluś by go zauważyli. Głupek i laluś? O, masz na myśli Filcha i Lebela. No teraz, kiedy o tym wspominasz... Zarówno Phineas Filch, jak i Florent Lebel znajdowali się wtedy w przedsionku. Ale żaden z nich nie powiedział, że widział yokai, prawda? Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że ten yokai był tylko elementem wyobraźni przestraszonej dziewczynki? Czemu ta dwójka nie widziała ten Metaro? Ale czemu sami o to ich nie spytamy? Miałem właśnie o tym powiedzieć. Nie, naprawdę miałem!
Obrona chciałaby wezwać pana Phineasa Filcha, opiekuna siedziby Cubic, na stanowisko. Wiem, że musiałby coś wtedy zobaczyć. Przypuszczam, że nie możemy zignorować faktu, że mała dziewczynka sądzi, że widziała potwora. Ufam, że nie ma pan żadnych sprzeciwów co do prośby pana Justice, prokuratorze Blackwell. Rozumiem, że pan Filch obecnie sobie drzemie w naszym holu. Wiedziałem, że ten Tanuki był rzadkim znaleziskiem. Ale kiedy go schwytaliśmy, nie sądziłem, że będziemy musieli go wzywać jako świadka. Róbcie z nim co chcecie. Czy on właśnie powiedział schwytaliśmy? Nie, chwilka, nawet nie chcę wiedzieć. Dobrze zatem. Panie Dudzik, proszę obudzić pana Filcha i przyprowadzić go na stanowisko dla świadka.